Moje życie jest podróżą. To nie tylko hobby, ale również styl życia. Zawsze chciałem jeździć po świecie, poznawać go. To najpiękniejsze, co możemy w życiu robić. Chociaż nie zawsze chciałem być podróżnikiem. Jako mały chłopiec marzyłem o tym, by latać po niebie. Zostać pilotem. Myślę, że podróżować może każdy. Jednak podróżnikiem trzeba się urodzić. Ta chęć do poznawania wszystkiego wokół. Jest to we krwi. Pulsuje wraz z każdą tajemnicą. Wraz z każdym nowym odkryciem. Nie pamiętam od jak dawna, ale interesują mnie także zwierzęta. A podróże dają możliwość poznawania wielu ciekawych gatunków. By nazwać się podróżnikiem, trzeba wykształcić w sobie umiejętność patrzenia poza schematy, poza przewodniki. Tylko wtedy można dostrzec, jak świat jest różnorodny. W Europie rzeczywistość wygląda inaczej. Tutaj widać ciągły wyścig szczurów, każdy gdzieś się śpieszy. Gdy mam szansę wyjechać w dalekie kraje, Afryki czy Azji, doświadczam tego, o czym wielu Europejczyków zapomniało. Podstaw człowieczeństwa, takich jak miłość, rodzina, zdrowie, przyjaźń. Tego uczą mnie podróże. Przypominają o tym, co naprawdę stanowi istotę egzystencji. Chcę mówić o tym innym ludziom, dlatego wybrałem platformę YouTube. Dzięki temu medium może ktoś doświadczy tej wspaniałości, którą poznaję ja sam. Laptop z obracanym ekranem niesamowicie ułatwia mi ten szczególny kontakt z resztą świata. Zawsze mogę go zabrać do plecaka, wyciągnąć gdziekolwiek jestem, popracować nad vlogiem oraz szybko wyrenderować materiał, by ostatecznie podzielić się moją przygodą z użytkownikami internetu.